Cześć wszystkim, Papa z Pasteria to go. Dzień kolejny, czyli dzień 13, czyli jest kontynuacja. Mamy Alfredo 4 Ever i sobie to piszmy na dzisiaj. Jakaś nowa naklejka, to zaraz ją odkryjemy. Tutaj mamy coś nowego, ale jak widać to jest po prostu farba na podłogę, więc jako że ona jest holidayowa, to tym bardziej wypada ją wziąć na dzień dzisiejszy. Ha. Odkliknęło się. No bo w niektórych papasach to go można po prostu zrobić dzień bez zamówienia specjalnego. Ale no warto robić te zamówienia specjalne, bo chociażby więcej punktów dają i szybciej rank się wbija, nie? Już mamy 27 osób odblokowanych ze 130. Parady nie oglądamy, tylko rozpoczynamy. Rozpoczynamy nasz odcinek, tak? Zaraz sobie też zobaczymy, jaka jest ta nowa naklejka i czy chcemy coś kupować. No nawet jakbyśmy chcieli, to nas nie stać. Okej. Okay. Przyszła Penny. I dostaliśmy pewnie coś na... Nie, nic nie dostaliśmy. Nic nie dostaliśmy. Czyli najwidoczniej trzeba poczekać na rank. Albo, no właśnie, bo jako że są wszystkie rzeczy z Chili Fest odblokowane, no to tylko i wyłącznie na ranku możemy poczekać, żeby mieć coś nowego. I tam widziałem, że Queen jest jedną z osób. Nie, ona dzisiaj nie przychodzi. Jedną z osób, która ma być obsłużona natychmiast. A druga to jest Radlin. A Radlin przychodzi, no dokładnie dzisiaj. Dokładnie dzisiaj, więc zaraz sobie... Chociaż nie dzisiaj. Nie dzisiaj ta naklejka innym razem. Nie róbmy od razu. Mi się z tym nie śpieszy. No to... Trochę później to zrobimy, nie? Teraz to bym tą naklejkę w sumie mógł nabić. Więc nic nie kupujemy przez cały tydzień. Czyli dopiero w przyszły czwartek coś kupimy. O, i jest Edna i dla niej ma być 4 ever. Jest tu coś fajnego do zrobienia na teraz? O, zostawić 4 różne typy makaronów w garnkach. Myślę, że można to zrobić. Mamy 4 typy, to można to zrobić. Okej, Penny. Penny lubi Chili Fest. Okej, już sobie nastawiłem. Teraz patrzę, że źle włożyłem do garnka, bo jest jeszcze inny garnek, gdzie ma przyspieszać. No dobrze, widzę, że jeszcze mi tutaj świeci. No to zobaczmy to. Znaczy nie, nie przeglądaliśmy jeszcze. A zresztą nawet jak przeglądaliśmy to jeszcze drugi raz, może ktoś chciałby sobie przypomnieć, co tu słychać. Wydaje mi się, że już na tym filmie sprawdzałem tą naklejkę, ale z racji tego, że zrobiłem pauzę, rozłączyłem film, no to dla pewności jeszcze raz tu zajrzałem. To mieliśmy robić. No tak, przecież zaglądaliśmy tu. Zanim wzięliśmy zamówienie pełne, to tu zaglądaliśmy. Nie jest powiedziane, że nie mogę drugi raz, nie? 7 perfektów jest, no właśnie, to jest to, czego szukałem. Okej, Joey. Joey. Joey nie, Joey to jest.
makarony te. Jedna osoba to zamówi, to nie ma co robić drugiego zestawu. Mieszaj to. Tak jak też powiedziałem na tym filmie, no nie będziemy wchodzić do sklepu i kupować różnych rzeczy, bo robimy tamtą naklejkę, żeby 7 dni nic nie kupować. Ja ta naklejka jest na tyle... W tej naklejce chodzi o to, żeby tydzień nic nie kupić. Cały tydzień, no to cały tydzień nic nie kupujemy. I też pamiętacie, że zaplanowałem na ten odcinek zrobienie tamtej naklejki. No to niektóre rzeczy akurat pamiętam, co planowałem. Planowałem zrobić tą naklejkę, 4 typy makaronów zostawić w garnkach. Okej, no i tutaj mam jeszcze ten makaronik. Jeden przyspieszacz na razie jest. Okej, pierwsze makarony właśnie się zrobiły. To jest łatwe zamówienie, jeśli chodzi o zrobienie perfekta. Tutaj do tostera wsadzimy chlebek. Okej. Po kolei, bo dwa makarony naraz się zrobiły. A miałem jedną łyżkę, to musiałem zrobić w ten sposób. Jak tam peny. Ale tutaj niczego innego się nie spodziewałem, jak tylko perfekta. Dobrze. Alan. No. Aż zapomniałem, że już kupiłem tablicę. Aż o tym zapomniałem. No dobra. Sos biały, bo widać go w tle. I tam były 4. I pieczarki 4, i kulki mięsne 4. Forever. Jak sama nazwa mówi, forever. Nawet jestem w stanie tu zrobić perfekt. Toster trzeba kupić. Pomieszaj to. Mozzarella. No, już myślałem, że mi złapie jakiś inny serek. I nie wiem, czy tu będzie perfekt. Okej, nie trzeba tego przyspieszać. Jak tam Joy? Oczywiście, że perfekt. Co mogło być innego? Kto dzwoni? Peggy. Jeszcze jedne makarony nie są wykorzystane przy tym dniu. I chociaż mieliśmy tamtą naklejkę z Radlem, no to już mówiłem, że nie będę jej robił dzisiaj, tylko następnym razem. Zresztą jak się tutaj, jak spojrzeliście na czas nagrywania, to zauważyliście na pewno, że jest włączony od nowa, jak tam po tej pauzie było. No to wszystko się ze sobą zgadza, tak. O, pieczareczka, tak. A się ostygł chlebek. A, mi się pomyliły przyciski, bo wyrzuciłem makarony ze względu na to, że...
Okej, no to będzie do tego. W sumie nie wiem, dlaczego wyrzuciłem te makarony, ale zrobimy je jeszcze raz. I są muszelki, czyli ostatnie makarony, których dzisiaj jeszcze nie nakładaliśmy na talerz. Weź to wydaj. Alanowi. Skończyły się perfekty przez to, że jedna pieczarka jest w złym miejscu położona. Teraz będzie piątka. A trójka musi czekać. A chyba, że zrobimy przyspieszenie i teraz zrobię trójkę, a potem piątkę. No to jest lepszy pomysł. To i tak jest szybkie. Zamówienie. Tutaj chlebek już stygnie, to zrobimy od nowa. Pytanie, czy nie jest przygotowany któryś makaron. No dobrze, mozzarella, może nawet się perfekt z tego zrobi. Czyż już wątpię. Okej. Okay. Okej, okay, no nie zrobiliśmy perfekta, bo uciekły punkty za czekanie. Ani też nie udały się punkty dobre za build. Tam było 98 podejrze. Okej, okay, papryczki. Kuleczki. I pieczarki. No i zamówienie szóste. Również sos fasolowy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy z tego perfekt się uda? Czy jednak nie? Okej, szybko chlebek. Trzeba przyspieszać tu kupić. Do tych chlebków. Jak tam Peggy? Okej, tu perfekta nie ma, no to będzie może perfekt pod szóstką. Trochę chaotyczny był początek, nie był w zasadzie zdublowałem jedną czynność, czyli zajrzenie do osiągnięć. Ale wyjaśniłem, dlaczego tak było. No dobrze, to tyle z dzisiaj. Trzynasty dzień zleciał. No, trzynastki są znane jako pechowe liczby, ale my jakoś pecha nie mieliśmy dużego, tak. Udał się nawet rank 9. Mamy teraz Rico's Chili Works. No i druga gwiazdka tu zdobyta. I do zobaczenia. Do zobaczyska. 1300 punktów i będzie rank następny. Cześć.